Witam serdecznie wszystkich sympatyków sztuk walki. Pamiętacie zapewne kilka miesięcy temu długą rozmowę z Tomaszem Piotrkowiczem, słynnym polskim samurajem. Dzisiaj mamy okazję przedstawić wam jego syna Michała Piotrkowicza, czyli samuraj polski numer 2, tak? Można tak powiedzieć. Ja prowadzę zajęcia u mojego ojca w klubie, prawda, w warszawskim centrum karate, prawda, w szkole samurajów. To są różne zajęcia, niektóre bardziej zajmują się szermierką samurajską, inne karate, MMA, jiu-jitsu, prawda, pełen przekrój. Tak czy inaczej jestem czynnym zawodnikiem i trenerem po prostu, jeśli o to chodzi. Michale, z tego co wiemy, wygrałeś ponad 100 turniejów. Czy możesz nam przybliżyć dokładnie, jak to wyglądało, na przestrzeni jakiego czasu i jakiej rangi odznaczały się te turnieje? No więc, owszem, wygrałem już ponad 100 turniejów w karate i różnych pokrewnych innych sportach, w zawodach szermierki, jiu-jitsu, no i tak dalej. W każdym bądź razie ja trenuję karate od 19 lat, prawda? I no tak startuję z przerwami też od 19 lat, a ostatnie tam 5-6 lat robię to bardziej intensywnie. Mam medale z mistrzostw i pucharów Europy, świata. Ja przyjechałem tutaj do was prosto z Pucharu Świata w Toronto, gdzie zdobyłem 3 medale. Drugie miejsce w walkach, pierwsze miejsce w formach i trzecie miejsce w formach z bronią. To się rzadko zdarza, to jest bardzo dobry wynik. Zwykle no jak się zdobędzie jeden medal na Pucharze Świata, to jest duży sukces. No ale pracowałem na to latami i tak pod względem jakby nakładu pracy to należało mi się, chociaż liczyłem na jeden medal, a tutaj zdarzała mi się taka bardzo miła niespodzianka, prawda? Michale, gdybyś mógł odesłać nas do jakichkolwiek stron internetowych, przypomnieć nam, jak można się kontaktować z wami poprzez internet, gdzie można was spotkać, w jaki sposób? No więc, jeżeli chodzi o karate, to jest taki mało skomplikowany adres, karate.com.pl po prostu i tam jest nasza strona klubowa, prowadzimy zajęcia w Warszawie, w różnych dzielnicach Warszawy, w 4 bądź 5 miejscach. Znajdziecie też nasze zajęcia zajmujące się tam szermierką na battodo.com.pl, prawda, na chambara.waw.pl. Chambara to szermierka sportowa, battodo to ta tradycyjna japońska samurajska szermierka. Również mamy zajęcia z walki nożem, to jest walka nożem waw.pl, prawda, no i zajęcia MMA, kubojitsu.com.pl. A jakikolwiek telefon. Telefon, jeśli chłopaki będą chcieli się skontaktować, przypominam, z ojcem Tomaszem lub z synem samurajem numer 2 w Polsce, Michałem. Telefon do klubu to 616-1700, prawda? Telefon klubowy to 616-1700. Michale, dziękuję bardzo i czekamy na kolejne wieści ze szkoły samurajskiej Tomasza Piotrkowicza i oczywiście jego synów. Dziękuję. Dziękuję.